Siema, z tej strony Kajek, witam was w kolejnym odcinku naszej kariery Wisłą Płock. Zaczynamy nasz odcinek od meczu z Termaliką Brugbet Nieciecza. My mamy trzecie miejsce jak na razie w tabeli, Termalika 13. A więc dlatego wystawiliśmy w dzisiejszym składzie taki, można powiedzieć, trochę rezerwowy skład. Sprawdzimy sobie kilku zawodników też przy okazji. Liczę tu na zwycięstwo, bo przynajmniej na remis. Straciliśmy najmniej bramek, ale ex aequo z Legium, jak na razie w Ekstraklasie. Mam nadzieję, że pokażą składy, bo ostatnio cały czas nie chcę pokazywać składów, nie wiem czemu. To jesteśmy my, tacy piękni. O, pokazą. Babiarz i tak dalej z ekipą. Smuczyński. Ciekawe, czy ktoś kojarzy, bo ja to kojarzę i szanuję go. Ciekawe, jak w tej chwili jego statystyki wyglądają. Zaobserwujemy go. Nasz skład powinniście znać z poprzedniego odcinka. Zapraszam do niego. Dużo rzeczy tam się działo. Nie wiem, czemu dzieci chciałem powiedzieć, ale dużo rzeczy się działo. Także tak się prezentuje nasz skład. Jakby ktoś nie wiedział, damy szansę Ilewowi, Iliewowi, jakoś tak. No i co? Przechodzimy do tego spotkania. Jest Gergel. Gergel przy piłce. Co on wykombinuje? Podanie Jovanović, Stefaniuk, ale świetna interwencja Bednarka. Arkadiusz Reca, o Jezu, co to był za strzał? Zamieszał ładnie, no ale o tym strzale jak najlepiej. Najlepiej, jak najszybciej zapomnieć. Jezu, ale mi się plączy język dzisiaj. Jest Babiarz, Kutkowik, uderzenie, ale słupek nasz ratuje. Całe szczęście. Koniec pierwszej połowy. Zbytnio się nic nie działo, ale jeszcze spokojnie, mamy drugą połowę. Zmienię Adamczyka, Mereba i Szwiliego. No bo Adamczyk tak sobie, tak słabo zagrał, ale ma dopiero 18 lat, także nie ma co oczekiwać od niego fajerwerków. A poza tym jest nowe pożyczenie, także przechodzimy do drugiej połowy. Stefanik, Guilherme. Guilherme, nie ten, ale też Guilherme, świetna interwencja gumnego. Właśnie, możecie napisać jaki dać numer gumnemu, bo ma czwórkę niby, no ale nie musi grać czwórką, bo to trochę słabo wygląda. Oj, gumny, świetna interwencja, ale jeszcze piłka dopadła do zawodnika Termaliki, Kiełpin, naprawdę świetna interwencja. No, Smuczyński odniósł kontuzję. Gumny, kolejna świetna interwencja, no. On może zostać zawodnikiem spotkania. No i jedziemy z kontrą. Jest Iliew. Nie, jednak troszkę za wolny. Arkadiusz Reca, Arkadiusz Reca ze strzałem, ale no bo bramki, niestety. Jest Wrdoliak, świetna. Świetny odbiór. Drozdowicz, co on zrobił? Jest Emil Drozdowicz, ale on ma problemy w tym meczu z przyjęciem piłki. Nie wiem, co się dzieje. Oj. Jest Jovanović, Ziajka, Bartłomiej Babiarz, Stefanik. Spadanie Guba. Stefanik. Jeszcze Termalika przy piłce. Broni Kiełpin, w ostatniej minucie ratuje nas. No i koniec tego meczu 0-0. Niezbyt ciekawy mecz, ale całe szczęście udało nam się wywieźć jeden punkt. No, nawet Termalika nas dominowała. Gumny zawodnikiem spotkania, zasłużenie. Cieszę się przynajmniej z jednego punktu, bo zawsze mogliśmy też stracić bramkę, bo na przykład w ostatniej minucie. Spadamy na czwarte miejsce w tabeli.
Teraz będzie mecz z Piastem po przerwie reprezentacyjnej. Także ja to tam treningi będę prowadził. Treningi jakby nie będę ich pokazywał, no bo tam będą dwa treningi i tak myślę, że nie ma sensu. Najwyżej ewentualnie powiem o wynikach, czy ktoś tam przez te dwa tygodnie się rozwinął. Zaraz przejdziemy do składu. Popiela 58. Fajnie. Fajnie, że się rozwija. Także przejdźmy do składu, do meczu z Piastem. Gumny jest w formie. Stępiński nawet fajnie, muszę powiedzieć, zagrał, ale damy Sylwestrzakowi. Niech wyjdzie. Gdzie jest ten? On ma kontuzję, tak, Bozic ma kontuzję, także Szymiński zostanie. Wyrdolniak, Reca, ok. Krivec wyleczył kontuzję, ale nie będziemy mu dawać od razu do składu. Niech wejdzie z ławki najwyżej. I zrobimy tak. Kante, a przed nim Popiela. Bo fajnie zagrał. Drozdowiczowi odskakuje piłka, także niech sobie na razie odpocznie. Czy ławka tak może wyglądać? Tak. Tak się prezentuje nasz skład na mecz z Piastem. A on już za chwilę. Że zanim zaczniemy mecz z Piastem, muszę wam powiedzieć, że przez trening się rozwinął Baran, czyli ten nasz junior, i Gumny o jeden, obaj. Już w styczniu mamy okienko transferowe, także tam poza jakby odcinkiem złożyłem oferty przedłużenia kontraktu, bo im się kończyły. Jak sami tutaj widzicie, wszyscy poprzyjmowali, ale jeszcze jest mała sprawa, dość ważna, i wy musicie zadecydować, bo jest kilku zawodników. Jest Stefańczyk, 32 lata, ale jeszcze nie chce zakończyć kariery, także możemy mu przedłużyć kontrakt. Jest Iliew, a Iliewa ja chciałbym sprzedać w okienku transferowym, także nie będę z nim przedłużał. Piotrowski, to też do was należy. Ile on ma lat? Nie pokazuje tu. Ale no, można z nim przedłużyć. Nie, Kryczkę sprzedamy w okienku. Rogalskiego, on ma właśnie tam, też jest chyba stary, zobaczmy. 33 lata, także no, możemy z nim przedłużyć, możemy też z nim nie przedłużać, jak chcecie. Merebaszwili chyba opuści nasz zespół. Słabo mi się nim gra. I Sielewski kończy chyba karierę, z tego co mi się wydaje. Albo nie, ale i tak nie będziemy z nim przedłużać, bo ma słaby overall i jest stary. Zobaczmy jeszcze. Papadiów ma, no, dość ciekawy. Dodamy sobie do listy transferowej. I nie Babiarz, tylko chciałem Smuczyńskiego. Także zaobserwujemy sobie Smuczyńskiego i przechodzimy do meczu z Piastem w Gliwicy. Także witam was na stadionie w Gliwicach. Gramy drugi mecz na wyjeździe, także no, nie wiem, czy to jest dobre, bo no cóż, na wyjeździe jest trudniej grać. Nie będę tutaj czekał na składy. Sasza Ziwec, widzieliśmy go. Piasta Gliwice dużo się nie zmienił od ostatniego spotkania we wcześniejszym odcinku. No i przechodzimy do tego meczu. Jest Jose Kante. Jose Kante sam na sam. Jest co to był za strzał? No, nie możesz tak strzelać, Kante. Sasza Żywet podaje do Barisicia, ale ten przestrzelił na całe szczęście. Mogliśmy już stracić bramkę w 33 minucie. Czy tam drugiej. Krystian Popiela, Arkadiusz Reca chyba faulowany w polkarnym. Też jeszcze Sylwestrzak, aj, słabe podanie. Jest Gumny. Jose Kante faulowany, no panie sędzio. Jest Sasza Żywec. Sasza Żywec, jest podanie. Barisic, no drugą chyba 100% zmarnował. Na nasze szczęście, co prawda, no. Ale cóż, przechodzimy do drugiej połowy. Słaby mecz jak na razie. Rusza Arkadiusz Reca.
Christian Popiela. Jeszcze Osek Kante, ale niepotrzebnie już tutaj jeszcze mijał. Mógł strzelać. Jest Wyrdoljak świetnym przejęciem. Ale czemu Christian Popiela się nie wystawił? No i przez to straciliśmy. No kolejny faul na Kante. Czemu sędzia nie gwiżdże? Nie wiem. Sędzia Kalosz chyba. No kolejny faul. No. Co to jest za sędzia? Oj, nie wyszedł tutaj ślisk. Michał Masłowski. Masłowski, uderzenie, mamy bramkę, no ale straciliśmy tą bramkę przez sędziego, bo gdyby odgwizdał w tamtym momencie ten faul, to no to byśmy nie stracili tej bramki, no. Słabe zachowanie Bednarka. Czas na zmianę. Krivec wchodzi na boisko. Kantę przesuniemy na napastnika. Popiela zejdzie, no ten mecz mu nie poszedł, no. Przegrywamy na, jak na razie 1-0. Minik Furman, jest Krivec. Podanie do Kante. Kante obok słupka, no. Szkoda. Jest podanie do Dominika Kun. Dominik Kun. Dominik Kun, ale broni Szmatuła, no. Bukata. Jest podanie do Szeligi. Szeliga. Namieszał w polu karnym, ale broni Kiełpin. No, uratował nam tyłek. To jest przegrany już mecz. Szkoda akurat, że przez sędziego. Jest Bednarek. Faulowany. Wreszcie o coś odgwizdał. Ale ten Bednarek tak się zapędza do tego ataku. Zobaczmy. Dominik Furman. Jest. Co to był za strzał? Fatalny. Wykonanie naszego kapitana. Zaraz powinien być koniec spotkania. Sasza Żliwec. Mamy 2-0. Nie wiem, co w tej sytuacji chyba Furman zrobił. No ale cóż, przegrywamy ten mecz, zdarza się. Teraz co prawda nie straciliśmy bramki przez sędziego, no ale jakbyśmy nie stracili tej pierwszej przez niego, to inaczej by się mecz potoczył. No cóż, przegrywamy. Ja sobie jeszcze strzelę. No, koniec tego spotkania. Zobaczmy, jak tam w strzałach. No, więcej mniej strzałów. A zobaczmy, faule. Ja mieliśmy tyle samo niby fauli co oni. Ech, spadamy na 6. miejsce. Naszym celem jest tylko nie zakończyć. Nie spaść. Nie, jak nie spaść, jak tu nie ma drugiej ligi. Nie zakończyć w dole tabeli chyba. Zostawmy skład na symulowany mecz z Pogonią. Gdzie jest Krivec? Tu jest Krivec. Chyba tak zostanie. Nie ma co tu zmieniać. No nie ma co chyba. Tak zostawiamy. I przechodzimy zaraz do symulacji, tylko mamy właśnie jeszcze trening. Tak jak mówiłem, Baran i Popiela się rozwinęli, plus jeden. Miejmy nadzieję, że się rozwiną znowu. No nie do końca, chociaż Baran tam wytrzymałość sobie podbija. Więc to jest plus, bo chciałbym go włączyć niedługo do zespołu. Czy dostaliśmy jakieś ważne jeszcze wiadomości oprócz końcowych raportów? Nie. Popiela jest w dobrej formie, no. Czy ja wiem, na symulacji mu tak zaufać? Nie, nie damy mu szans. Na ławce usiądzie. Może wejdzie i strzeli bramkę. Także zaczynamy ten mecz. Nic się na razie nie dzieje. Krivec żółtą kartkę otrzymuje. 35. minuta, nadal nic się nie dzieje. Koniec pierwszej połowy. Zmiany. Wszedł Rogalski w naszym zespole. Wszedł Piotrowski. Dominik Kun strzela bramkę na 1-0. Nunes wyrównuje. No i ten mecz zakończył się remisem. Mamy 5. miejsce. Jest to, mi się wydaje, jak na razie dobre miejsce dla nas. No bo wątpię, żebyśmy wygrali Ekstraklasę od razu w pierwszym sezonie. Popiela awansuje.
fajnie. Ustawimy sobie skład zaraz, tylko właśnie przesymulujemy. Popierdolę z rozczarowanym brakiem gry. No gość, masz 18 lat. Dawid Baran, 53. O, szybkość, znaczy przyspieszenie i zwinność ma niezłą. Także może będzie wymiatał nasze lidze na prawym skrzydle. Bogdan Zając też się rozwinął. Też fajnie. Więc miesięczny raport zwiadowczy. O, Ireneusz Kamiński. Piszemy z nim kontrakt. Jędrzej Baran. Jędrzej Wójcik za mały overall ma. Potencjał ma fajny, ale na razie za mały overall. Krzysztof Kaczmarek. Fajnie. I teraz zobaczmy tych zawodników jeszcze raz. Jak oni się prezentują. Byrtek chce zagrać. Dobra, damy mu zaraz. Tylko zobaczmy. Nie to. Kurde. Krzysztof Kaczmarek, 57 overalla, 15 lat, no słabe statystyki, ale dużo overall i potencjał może być nawet. Ireneusz Kamiński, 53. No, trochę słaby dribbling jak na HPO, ale może coś z niego będzie. Także ustawmy skład na mecz ze Śląskiem. Popielec zdejmijmy z ławki. Może Drozdowicz już się nauczył przyjmować piłkę. Spróbujmy tak zagrać. Kogoś tu jeszcze trzeba zmienić? Dajmy Wlazło zagrać, bo dawno pewnie nie grał. Niech sobie pogra. Nie, Drozdowicza jednak sobie tam darujemy na razie. Jeszcze na ławkę Rece. No to to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Kolejne odcinki już wkrótce. No i do kolejnego strzała.